I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hands were in mine. I'd be sure they'd not sever. My apple tree, my brightness, 'tis time. Dzień dobry, witam was moi kochani niezwykle serdecznie. Ja jestem Kewojak i mam przyjemność powitać was w pełnej wersji gry Call of Duty Black Ops Cold War. Tak się akurat stało, że odcinki z bety wrzucają w taki sposób, że tydzień temu ukazał się ostatni odcinek z bety. Dokładnie tydzień temu w piątek, a od dzisiaj już będą ukazywać się odcinki z pełnej wersji gry. Dzisiaj na rozgrzewkę Team Deathmatch na mapie Checkmate. Jest to mapa, która wyszła właśnie w pełnej wersji. I pogram sobie dzisiaj kałaszkiem ze schematem, który dostałem za to, że kupiłem grę w przedsprzedaży. Tak to się prezentuje. Tak on się właśnie prezentuje. Bardzo przyjemnie mi się z niego gra, naprawdę. Na długą broń mamy strzelbę. Gdyż przyznam, że do strzelb, przez to, że grałem w becie, ale w tą drugą grałem, jak pewnie pamiętacie, w trybie VIP Escort na jeden z odcinków, ale jej jeszcze nie mam, więc muszę zadowolić tą, która też zła nie jest. Ale jednak oczywiście chciałbym też przetestować tamto. Tutaj za bardzo szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, co się dzieje, będę musiał poczytać, ale tak to wszystko tutaj wygląda. Odłamkowy, granat ogłuszający, mina zbliżeniowa. Także w takim ustawieniu sobie dzisiaj zagramy. Życzę wam przyjemnej zabawy. Deathmatch drużynowy. Ruszajcie do walki. Czas ściągnąć tę żelazną kurtynę. No, dobrze. Szukajmy naszych oponentów. Tu gdzieś mogą być. Użyłem tutaj sobie niechcący zniszczyłem klawiaturę. Tu był pan, no te Uzi. Znaczy w sumie to się nie nazywa tu Uzi, ale to w zasadzie jest Uzi. Strasznie są mocarne. Ja mi się z tego kałaszka strasznie dobrze gra. Dobrze. To jest strasznie mało ludzi, a jest pól wynika z tego. Daleki strzał, chociaż w sumie nie wiem, czy to była aż taka duża odległość. Mam cię. Ach, okienko. Gdzie on tam jest? Rzucam ogłuszający. Tu obejdę. Samolot szpiegowski. Myślałem, że to przeciwnik, a to jakaś maszyna. Maskuję minę zbliżeniową. I system trochę zlikwidowany. Skąd on? Aha, obiegł mnie, tak myślałem. Bo widziałem, słyszałem tą minę, więc tego się obejrzałem za plecy. Ale okazało się, że nie był na plecach.
Dobra. Dobra, mamy RCXD. A jakby to powiedzieli w oryginale? Oczywiście nie w wersji spolszczonej. Gdzieś tu chyba wróg był. Chyba, że go zdjęli, już gdzieś tu wybiegał. No chyba, że się schował gdzieś. Nie ma. Kurczę. Dali sobie odpalamy maszynę. Ale to się ciężko tym jeździć, znaczy pierwszy raz tym jadę. Kurczę, się ciężko tym, słuchajcie, jedzie maleństwem. O, tam będzie gość. Przeciwnik zniszczył waszego RCX. No to se najeździłem. Samolot szpiegowski gotowy do działania. Uła, ale poszło teraz. Szpiegowski w powietrzu. Jest tam ktoś? Nie. Uj. Ale to spieprzyłem teraz. Ogłuszający! Tu mają minę, cwaniaczki. A, jesteś tu. Widział mnie, o kurczę. Chyba, że przez schody jakoś strzelał. Hunter prosi o przysłanie samolotu szpiegowskiego. Ustawiłem ten samolot, znaczy ten samochodzik dosłownie przed tym meczem. Takie wracając do tematu. Bo jest fajny operator za zabicia, za 10 zabójstw z tymi klistrykami. Więc więc tego sobie ustawiłem. Bo normalnie miałem jeszcze śmigłowiec, ale śmigłowiec tak rzadko wbijałem. Że no stwierdziłem, że ten samolot będzie. Znaczy sam. Co ja mam z tym samolocikiem? Że ten samochodzik będzie lepszym rozwiązaniem. Dobra. Uuuu. Mamy tutaj. Zamówmy se zrzut. Chowajmy się, tylko boję się, że ktoś tu podejdzie. Pancerzyk ustawiam, myślałem, że to ciekawszego tu będzie. Trochę łodzonym zapachniało. Namierzyliśmy kilka wrogich samolotów szpiegowskich. I tam w samolocie chyba tym na środku, no jest jeden gościu na radarze. Rzucam ogłuszający. Jakby tam coś granata. Miał chyba jakiś pancer, bo coś długo umierał. Och, był tutaj gościu. Ajajajajajajaj. Zapomniałem, że ja mam strzelby, a nie pistolet. Więc wyciągają z myślą o tym, że mam pistolet, a nie strzelby akurat. Rzucam ogłuszające. No, nieładnie tak. Rzucam granat. Oj, granat, ja chciałem. Zakładam minę. No gdzie ty? Uciekłeś? Umieraj, ajajajajaj. Dwóch tam, drugi muszę pomóc tam. No, dostał gościu. To jest taki tryb jakby pokazywania zabójstw troszeczkę rodem z Black Ops 4 wzięty, że nawet jak nie zabijesz, tylko asystujesz, to się pojawia ten taki, że eliminacja. To trzeba się kierować tylko tym hadem tutaj w lewym dolnym. Wtedy wiadomo, czy to ty zabiłeś, czy nie.
Bo tak naprawdę to tylko pokazuje po prostu, no, że jest eliminacja, ale co, gdzie, jak. Czy ty, czy nie ty, to tylko z HUD-a trzeba wyczytać. Dobry, to dwóch razy sztuka, czyżby? Nadciąga wrogi pakiet wsparcia. Kurczę, zaty. Niepotrzebnie sobie ten samochodzik chyba jednak. Kupecie go też nie używałem, bo jakoś mi się nie podobał. Nie jestem jakiś fanem takich, ja tam wolę jakieś artylerię puścić, czy coś takiego na gości. Takie coś to nie do końca mi odpowiada. Rzucam ogłuszający. No, gdzie uciekasz? O, headshota dostał. Wróć z głowy. Bardzo przyjemnie. Nadciąga wrogi pakiet wsparcia. Plecy! A tutaj, bo widziałem, że tam gdzieś mój celował, ale kurczę, blady tu akurat. W waszym sektorze. Ja pierdzielę, no ale przykro. Namierzyliśmy kilka wrogich samolotów szpiegowskich. Osiągnięte. Przyjemny mecz, chyba najlepszy na pełnej wersji. Oj, a nie, tam myślałem, że moje zagranie meczu, bo byłem taka sama. To był chyba mój najlepszy meczek w pełnej wersji dotychczas. Pomijając ten face samochodzikiem, tak dosłownie przed meczem go sobie ustawiłem, bo mówię, a jest taki operator, to może pomogę trochę sobie to zadanie zrobić w ten sposób. Ale chyba jednak trzeba będzie z tego zrezygnować. Cóż, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Tak sobie tutaj opuścimy. Ja wam, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie za dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Zapraszam na Discorda, forum, grupę na Facebooku, a także do dobrowolnego wsparcia. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.